Stado ogierów książ. Konie śląskie. Stado ogierów książ skupia hodowlę głównie na ogierach rasy śląskiej. Jest tu również stadnina klaczy. Konie są trzymane w zabytkowej zabudowie stajennej nieopodal zamku książ w Wałbrzychu. Stado ogierów książ powstało w 1947 roku. Wcześniej, od XVIII wieku aż do 1935 roku, funkcjonowało stado Furstenstein pod władzami pruskimi. Konie śląskie powstały na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Miejscowe klacze, często posiadające orientalnych przodków, kojarzono z ogierami oldenburskimi. Po wojnie do dnia dzisiejszego rasa ta poddawana została kilku programom hodowlanym. Hodowla powojenna opierała się w sektorze państwowym, wspomaganym przez rozdrobnioną hodowlę prywatną. Po upadku komunizmu sytuacja uległa znacznym zmianom, większość koni znajduje się w rękach prywatnych. Dzisiaj można zauważyć dwa trendy w hodowli koni śląskich. Utrzymanie odpowiedniej ilości materiału genetycznego w starym typie, hodowla konia śląskiego w nowoczesnym typie konia zaprzęgowego. Hodowca Justyna Kubańska i klacz śląska w nowym typie Karmela. Konie w zabytkowych stajniach. Konie hodowli książańskiej na 13. Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Książ 2018.